Proszę Państwa, ja od dawna zbieram takie ciekawe historyjki z życia sławnych ludzi. I wpadłam na taką bardzo fajną historyjkę z życia Fryderyka Chopina i George Sand. No to jest tak trochę może a propos, prawda? No właśnie. I rzecz dzieje się na Majorce. Na Majorce sądny dzień, wszystko się układa źle. Pani chodzi blada, cała służba biada, mleko się nie zsiada, choć pan lubi je. Pani chodzi blada, cała służba biada, wszystko się układa źle. Od tygodnia deszczyk mży, co tu robić w takie dni? Pani ma migrenę, bo pana Chopina wciąż ta sama wena nie opuszcza dziś. Pani ma migrenę, bo pana Chopina wena nie opuszcza dziś. Łyka słone łzy George Sand, przecież pojechała tam, żeby z nim być sam na sam, a nie słuchać gam. A on od pierwszego dnia nic nie robi, tylko gra. Nic nie robi, tylko gra, la 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 la. Na Majorce sądny dzień, wszystko się układa źle. Pani chodzi blada, cała służba biada, mleko się nie zsiada, choć pan lubi je. Pani chodzi blada, cała służba biada, wszystko się układa źle. O. Na Majorce sądny dzień, wszystko się układa źle. Służba już od świtu milczy jak zabita, pani pali tytoń i się czuje źle. Służba już od świtu milczy jak zabita, wszystko się układa źle. Słonko wyszło spoza mgły, można by na spacer iść, ale trwa migrena, bo pana Chopina wciąż ta sama wena nie opuszcza dziś. Ale trwa migrena, bo pana Chopina wena nie opuszcza dziś. Łyka słone łzy George Sand, przecież pojechała tam, żeby z nim być sam na sam, a nie słuchać gam. A on od pierwszego dnia, jak tylko przyjechał, to zaraz usiadł do tego fortepianu i tam na tych czarnych i na tych białych i w tej z powrotem. No taki facet, no. Gdybym ci ja była, hej, tam na miejscu pani tej, to by się pan Chopin cieszył tym urlopem, lecz preludiów chyba by napisał mniej. To by się pan Chopin cieszył tym urlopem, ale komponował mniej. Wow! Dziękuję.